Masz 5 sekund, traf mnie screenshotem. Kurwa gnoju. Koniec czasu. Dzisiaj zagramy 5 sekund w League of Legends. Na każde wyzwanie będziecie mieli 5 sekund. Jeśli nie podołacie, odpadacie z gry. Jest nas grze 10. Ostatnia osoba w grze wygrywa dowolnego skina w lidze. A ty widzisz, subuj ten kanał, bo chcę przebić stary kanał kliniki. Dzięki. Masz 5 sekund na zabicie miniona. Czas start. Dobra, zdążył. Mamy to. Masz 5 sekund na wejście do krzaka. Czas start. Dobra, flesza owal, zdążył. To będzie proste, kapitan, użyj Q. Powiem ci, fajnie to wymyśliłeś, kurwa. Wymień 3 czempiony na topa. Garen, Darius, Glar. Dobra, zdążył. Wymień 3 prograczy. Holdo, Saga i Bezu. Tak, chciał się podlizać, a to niestety, no, nie możemy nie, tego zaliczyć. Nie. Ale miłe. Tak, użyj W. Dobra, wymień 3 itemy. Buty, Cinder i Ward. Dobra, nie zdążyłeś. Dobra, zaraz Bezu. Ja no nie, no gnoju. Wymień 3 umiejętności. Freezing Taunt, Defensive Parkour i Powerball. Dobra, nie wiem, czyje to są. To wszystkie Ramusa. Czytałeś Ramusa, tak? Arkoan, drugie wyzwanie przed tobą. Masz 5 sekund na użycie E. Dobra, tym razem ci się udało, gratulacje. Wymień 3 streamerów. Odo, Saga, Shao. Po najmniejszej linii oporu szedł. Użyj Samonera. Dobra, masz smajta, chłop. Wymień 3 trenerów e-sportowych. Dobra, nic nie słyszałem, ale już po czasie. No bo nic nie powiedział. Shao, wymień 3 czempiony na mida. Zetje Sojony. Dobra, wymień 3 czempiony na DC. Wayne i Kai'Sa Jinx. Masz 5 sekund na wypicie poty. To, zajebiś. Masz 5 sekund na wyjście z bazy. Już. Bazy niespontanny. Aha, miał teleporta. Masz 5 sekund, żeby napisać coś miłego na czacie. Kocham was, powiedzmy, że zdążyłeś na start, tak na fuksie. Nie, hej było miłe, to już wiesz. Hej jest miłe? Co? Wymień 3 rodzaje smoków. Cloud... Koniec czasu! Dajemy dzynksa naszemu hamatowi. Dobra, Leafy. Wymień 3 kampy z dżungli. Grąb, Red Buff, Blue Buff. Przepraszam, Red Buff i Blue Buff się tak nie nazywają. To jest Blue Sentinel oraz Red Brambleback. Panie Marudo, niszczycielu dobrej zabawy. Napisz coś niemiłego na olczacie. Fajny diak. Jest trochę toksik, dobra, trzeba przyznać. Chodziło o to, że to wcale nie był fajny diak. Wymień 3 drużyny e-sportowe. Jezus, Fnatic, Rogue i G2. Dobra, zdążył. Czemu e-sport? Pokaż maestrię. Aha! No o! Nie masz maestrii na tym, nie? Nie mam maestrii, no. Ale to jest scam! Wymień 3 czempiony na supporta. Lulu, Saraka, Morgana. Dobra. Wymień 3 youtuberów lolowych. Kodo, Anteria, Sarkoan. Z Markoanem to nadciągnięte, bo to jest wiadomo, że... Jakie nadciągnięte? Masz 5 sekund, postaw Warda. Dobra, zrobił to. Wymień 3 czempiony na dżunglę. Karner, Viego, Iver. Postaw Warda w krzaku. Jest udokumentowane. 3 tryby gry w LoLu. Someone is leave deft. Da, nie zdążyłeś! Masz 5 sekund, żeby zniszczyć Warda. Raz. I 5 sekund minęło! Kurwa, no za mało. Ja chciałem tylko podpowiedzieć, że masz 2 pinki. No ta. Więc byś zniszczył swojego. Ajajaj. Proszę Państwa, teraz chwila przerwy na kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli SteelSeries. Dostałem od nich paczkę z prezentami. Takimi. Także zrobimy sobie szybki test. To, co teraz słyszycie, to jest mikrofon tego headsetu. I co ciekawe, ja też go słyszę w uszach. Nie słyszę tego, co się dzieje na zewnątrz, a słyszę swój głos. Doskonała rzecz. Dodatkowo możecie tutaj sterować sobie balansem głośności gry i waszego czatu głosowego. Co może się okazać mega przydatne, jeżeli ktoś z waszych kumpli drze ryja. Słuchawki są bezprzewodowe. Mogę kontynuować tę reklamę w ten sposób, mówiąc do okna. Są mega wygodne, brzmią pięknie. Do tego macie taką mapkę SteelSeries GG, gdzie możecie sobie osobno zmieniać to, jak słyszycie grę, czat i wasz mikrofon. To jest niesamowite. W apce możecie też sterować innymi swoimi urządzeniami. Ja mam podłączone jeszcze Prime Mini Wireless i klawiaturę Apex 9. Wygląda pięknie, tutaj macie taki sterownik głośności. Ma najszybsze switche na rynku. Co ciekawe, możecie sobie przypisać do jednego klawisza dwie funkcje. Zobaczmy, jak to gra. Mam nadzieję, że było słychać. Każdy z przycisków możecie indywidualnie skonfigurować. Na przykład klikamy sobie tutaj Q. Może się to wam przydać, jeżeli kombinujecie ze swoim gameplayem. Dodatkowo, jak sobie obrócicie tą klawiaturę, otworzycie taką magiczną skrytkę, to macie tutaj taki przyrząd. On służy do tego, żeby wyciągać klawisze. Jeśli na przykład chcielibyście je wymienić. Klawiatura jest super wykonana, mega przyjemna do dotyku, nie zajmuje za dużo miejsca na biurku. Razem z tą myszką i headsetem myślę, że zarąbisty setup. Także słuchajcie, jeżeli szukacie dobrego headsetu, klawiatury, myszki, zajrzyjcie koniecznie do linku w opisie. Sprawdźcie te sprzęty, na pewno się nie zawiedziecie. A my wracamy do filmu. Wymień 3 swoje zalety. Jestem głupi, jestem debilem i mam małego. To były wady, nie zaliczamy, dostaję dźwięksa. Nie! Ale potwierdza się pierwsza rzecz, którą powiedziałeś. Jesteś głupi, no. Dobra, szpiku, pokaż 3 emotki.
Dobra, dążył. No to Hawat, wymień trzy mapy. Summoner Rift, Aram i na Nexus Blitzie. Aram to nie jest. Aram się nie nazywa Aram. No nie wiem, zaliczyć. Aram to jest nazwa trybu, mapa to jest wolnika by. No sędziowie mówią, że chyba nie zaliczamy, dobra. No chyba nie zaliczą tego, bo nie chcą odpaść. To będzie raczej proste. Użyj trzech speli. Dobra, mamy to. Wymień trzy swoje wady. Jestem leniwy, jestem głupi, jestem debilem. Zaliczamy, niech będzie. Wymień trzy przedmioty. Everfrost, Luden i... tak, Shadowplane. Dopowiem ci, że nie zdążyłeś, także masz X-a. Ale dosłownie setne sekundy. Masz 5 sekund, użyj Summonera. Kuźwa mać, myślałem, że nie masz flesza czy coś. Wymień trzy czempiony na literę A. Aprox, Aria, Kali. Dobry jest. Moja pierwsza myśl to było Arkoan. Po tej rundzie pożegnaliśmy się z czterema osobami, które wykonały najmniej zadań. Niestety odpadają w tej rundzie. Hawat, Kapten, Bezu i Mica. Składam reklamację. Jaką? Jesteś chłopiem. Kolejną rundę rozegramy w narzędziu treningowym, tak żebyście mieli nieskończone możliwości. Masz 5 sekund, żeby przemieścić kółko jak najdalej. O, w sumie. Nie wiem, czy się da teleportować z tym. To 3, 2, 1. Start. O kurwa. Ty zgubił! Stop! Dobra, to jest twój wynik! Nie! Chciałeś chyba za dobrze to zrobić. No i pa, ja bym zrobił tak, shift YY, to bym szybko się tepnął tutaj do kukły, zjadłem i tu, nie, i tako. I to zadziała, myślisz? Dobra. 3, 2, 1, start. O kurwa, zadziałało! Zajebiste. 3, 2, 1, start. Ej, idzie dobrze. I stop. Dobra. 3, 2, 1, start. O kurwa, ale poszedł. Dobra, stop. Oj, oj, nie! O nie! Stop! O ja! Bo ty się lądujesz za nią. O kurde. No dobra, powiem ci w sekrecie, że Alistar już był. Właśnie domyślałem się. 3, 2, 1, start. Stop. Dobra, ej, nie wyłączyłeś sobie cooldownów. Wszystkie podejście już za nami. Tutaj widzicie klasyfikację top 3 najlepszych wyników. A tutaj 3 osoby, które miały najsłabszy wynik. Tylko pytanie teraz, kto najgorzej sobie poradził? No i słuchajcie, Arkoan p***nął fejla takiego, że to się... Nie sądziłem, że jesteśmy w stanie to przebić. Ale jesteśmy, także Arkoan jest bezpieczny, przechodzi dalej. I muszę powiedzieć, że najgorzej w tej rundzie wypadł Leafy. Wiedziałem. Niestety to z nim się pożegnamy w tej rundzie. A cała piątka przechodzi do kolejnego challenge'u. Opa. Tym razem będziesz miał 5 sekund, żeby dotrzeć jak najbliżej fontanny przeciwnika, ale nie można używać tej teleportacji, wiesz, z treningówki. Chyba mam pomysł. Trzy, dwa, jeden, start. Ja pierdolę! Jeden, start. O kurwa. O kurwa, dobra, dotarł do mety w 5 sekund. Dobre, dobre zagranie. Tym razem wszystko się powiodło. Bez fejli. Wyłącz miniony, jak coś, bo się zaraz zestakują i wiesz, będzie. Ja chcę też mieć do minionów. A, dobra. 3, 2, 1, start. Dobra. No tak powiedziałbym na granicy Nexusa. Czekaj, najdę. O kurwa, to jest takie malutkie. 3, 2, 1, start. Kurwa, R-ki nie mogę. O kurwa! Aaaa! Stop. Ich chuj. Ale misplay. Faktycznie wolno się rozkręca. I stop. Dobra. Wszystkie 5 prób za nami. Było 3 graczy, którzy dostali się praktycznie do fontanny. Praktycznie, kurwa, ja prawie wróciłem do naszej fontanny. Bakinda i Saga nie dostali się za daleko. Było bardzo blisko, ale niestety gorzej poradził sobie Saga. Dosłownie o maciupinkę jest za Ramusikiem. Także z nimi się pożegnamy w tej rundzie. A super było. Ja patrz autory przez cooldown. Kocham policję. Dobra, kolejna konkurencja. Tym razem będziesz miał 5 sekund, żeby postawić jak najwięcej wardów. To czas będziemy liczyć od momentu, jak postawisz pierwszego warda. 3, 2, 1, start. Stop. Dobra. Myślisz jakiś pik, myślisz, że tutaj będzie miał znaczenie? Nie za bardzo chyba, jedynie jeszcze jakiś... Nie no, raczej chyba nie. 3, 2, 1, start. Stop. Dobra, dobra, starczy. Coś tak wolno te wardy szły, nie? Właśnie ten cooldown jakiś dziwny był tutaj. To jest tam... Start. Stop.
stop 3? Nie, to niemożliwe. Czyli ta pasywa się nie liczy. Niestety. Nie wiem, czy to będzie w filmie, ale robię właśnie cosplay kaptyna. Hipotetycznie mogę sobie ustawić po prostu makro. Żeby ci automatycznie klikało? Mhm. No możesz. Jak chcesz, nie być czemu tego testować, nie? Będę mógł. W notatniku. Co jebany. Czekaj, czyli mogę w LoLu tego sprawdzić? Nie. Ale w docie już mogę. Jebie, kurwa. Ja zajebiście. 3, 2, 1, tart. Stop. Ty nie możesz tego zatrzymać. No, nie pomyślałem o tym. No, wydaje mi się, że to ile to chyba nie zmienia. Mi się wydaje, że wystarczy, żebyś przeszedł dalej. W takim razie, mamy wyniki tej rundy. Żbik pokusił się na strategię, w której używa trinketów Fiddlesticksa. Ale jak się okazuje, te trinkety nie są traktowane jako prawdziwe wardy. I przez to, i tylko i wyłącznie przez to, Żbik trzema wardami odpada w tej rundzie. Waszym zadaniem będzie, żeby w 5 sekund na practice toolu zrobić jak największy damage. Pora na mojego ulubieńca. Pajczur. Teraz, jeżeli dobrze myślę. Żółtaczka. Będę się w nieskończoność stakować wiegarem. Na APY myślę, żeby zagrać. APY? A co ona ma tam takiego? 90% przeliczniku na E. Dobry pomysł, no. Rabaton, lol. 3, 2, 1, start. Dobra, stop. 3, 4, start. Dobra, stop. Jezus, jaka buła poszła. Chcesz zobaczyć, jakie mam cooldown na W? 3, 2, 1, start. Stop. 235 tysięcy 82? Razy 4. Tak? Prawie milion? Prawie milion damage'a zrobiłem w 5 sekund! Proszę państwa, mamy wyniki. Najwięcej damage'a nabił Shao, bo 940 328 damage'a. No wynik, do którego panowie się zbliżyliście. Najgorszy wynik w tej grze, w tym wyzwaniu, miał... Arkoan, i to z nim się pożegnamy, 16 tysięcy damage'a. No dobra, to słuchajcie, do wielkiego finału dostaje się Bakinda oraz Shao, a w wielkim finale gracze będą wyznaczać sobie nawzajem wyzwania 5-sekundowe. Jak widzicie, po moim stroju jest nowy dzień. Gracze mieli 24 godziny, żeby się zastanowić, jakie wyzwania chcą zaproponować. Wszystkie przeszły mój atest, a teraz rozegramy je. Każdy z was ma 3 szanse. Jeżeli sfailujecie 3 razy, przegrywacie. Dowiedzmy się, kto dostanie dowolnego skina w lidze. A, dobra, jeszcze jedna rzecz. Nie chciałem wam tego mówić wcześniej, żeby nie było za łatwo. Każde z wyzwań, które zaproponowaliście, sami też będziecie musieli wykonać. O kurwa. Powiedzmy, że zacznie Bakinda. Jego pierwsze zadanie to zabicie bota w 5 sekund. Dwie dodatkowe zasady. Jesteśmy postacią na 9 levelu i mamy tylko jeden item. 3, 2, 1, start. O kurde. Jest, udało się, ale na fuksie. W takim razie teraz Bakinda, twoim zadaniem będzie również wykonać swoje zadanie. Znaczy co, ja właśnie powiedziałem, tak. O kurde, dobra, bez problemu. Czyli pierwsze zadanie obaj panowie wykonali. Przechodzimy teraz do zadania od Shao. Dotarcie jak najdalej z alkowy do alkowy, bez teleporta. Czyli biegniemy stopa do bota, zaczynając od tego kibelka w alkowie. Oj, ten bilizg już kojarzę. Tak, tylko przestałem go źle użyłem, teraz tego nie będę nie popełnia. 3, 2, 1, start. Minęło już 5 sekund, niestety. Ale pędziłeś jak dziki, kurde, w tym tam w połowie tej rzeki. Zobaczymy, jak Shao sobie poradzi z własnym zadaniem. Essa. No to wykonane zadanie, czyli Bakinda teraz twoje wyzwanie. To zadanie będzie tekstowe. Pierwszy będzie odpowiadać Shao. Masz 5 sekund. Wymień 3 drużyny, które wyszły z grupy na Worldsach 2022. Rogue, T1, Fnatic. Nie, Fnatic nie. Kurde. Do, nie wyszło, Fanatic. Mamy pierwszy dzynks na koncie Shao. I teraz Hex, do ciebie kierujemy to samo pytanie. 3 drużyny, które wyszły z grupy. T1, Rogue i Diamond. O, jest Diamond. Też nie zdążyłeś! Ja! Yeah! The Gaming! Jebać Disa Gaming? No serio, tak. Jest taka drużyna. Teraz będzie wyzwanie od Shao. Masz 5 sekund na usunięcie dwóch znajomych. Start. Zdążył! Kto to był w ogóle? Kojarzysz ich? Jednego kojarzę, nawet z nim pisami pomagał wymyślać HTA. Ja myślałem, że tam Król Hodo jest na górze, myślałem, że tam klikniesz od razu. Dobra, teraz to samo wyzwanie będzie miał Shao. Czas, start. Ty.
Ty bloka mi dał! Bloka mi dał! Ale swoją drogą chyba się nie zmieściłeś w czasie przez ten miski. Nie wiem, czemu mi nie wyskoczyło tam. Bo ja mam tutaj na liczniku 7 sekund, także poza czasem dostajesz drugiego X-a. Kurwa, klient Ligi Legend. Teraz będzie wyzwanie od Bakinda. Zrób kampa w 5 sekund. Na 6 levelu z jednym itemem. O kurde, essa. 3, 2, 1, start. Dobra, Bakinda, teraz twoja kolej. 3, 4, start. Dobra, zrobione. 3 sekundy. Okej, teraz zadanie w takim razie otrzało. Waszym zadaniem będzie 5 sekund zabić barona. Bakinda, ty będziesz zaczynać. Dobra. Ja bym nie wiedział, co zrobić akurat w tym wypadku. Może z full buildem jakiegoś skurczyna wziąć, ale trudne. Trudne się podasowało. I dobra, Trundle, czekaj, what? Mogę stakować smite'a, czy nie? Tak. I to już masz wystakowany nawet jak sprzedaż item? Mhm. Ty wiesz, jak dżungla działa? Nie. Start. I koniec czasu, niestety się nie udało. 3 błędy już po twojej stronie, także potencjalnie już przegrałeś. Chyba, że Shao nie wykona swojego zadania. A! Ej, no przecież! Nastakuje CRK i będzie zawsze to jego. 3, 2, 1, start. No essa, proszę państwa, 3 sekundy! Shao wygrywa po raz kolejny. Który raz już w tym roku? Piąty. Nie, bo ja swoje dziewczyny znajomych. Warto. Shao, przed tobą ostatnie wyzwanie. Masz 5 sekund, powiedz, jakiego skina chcesz. 100 złotych. No i Shao dostał 100. Kliknij sobie w ten film, to jest 30 sekund w League of Legends. Polecam.